Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o pielęgnacji ciała. Nie tylko dlatego, że mamy zimę, ale generalnie o pielęgnacji naszego ciała. Bo macie rację, że bardzo dużo jest filmów, różnych treści na temat pielęgnacji twarzy. A z kolei mało mówi się o pielęgnacji naszego ciała. A przecież tutaj już mamy skórę, o którą powinniśmy w odpowiedni sposób dbać. Już nie mówiąc o tym, że ona też starzeje się razem z nami, że niektórzy mają różne defekty, na przykład celulit, rozstępy, chcą popracować nad jędrnością skóry, widzą ten efekt grawitacji przy na przykład opadających kolanach. No mogłabym tutaj rozmawiać godzinami, ale dzisiaj porozmawiamy sobie dokładnie o tej pielęgnacji naszego ciała. Zaproponuję Wam kilka fajnych rozwiązań, pokażę Wam również moje kosmetyki, te, które aktualnie stosuję i które są rzeczywiście warte zainteresowania, no i może jakieś domowe zabiegi, jakieś porady kosmetyczne. Zapraszam na dzisiejszy film. Kilka ważnych wskazówek na początek. Pielęgnacja to nie wszystko. Ja będę to zawsze Wam powtarzać. Bez względu na to, czy patrzymy na naszą twarz, czy rozmawiamy w kontekście naszego ciała. Jeśli chcemy mieć piękną i zadbaną skórę na naszym ciele, to musimy pamiętać o odpowiednim nawilżaniu, czyli pijemy odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia. 2. O aktywności fizycznej. Bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy ćwiczyć i będziemy wykonywać jakąś aktywność fizyczną, to ta skóra też będzie w innym stanie, czyli będzie bardziej jędrna, bardziej zbita, będzie zwyczajnie lepiej wyglądała. Mniej będzie tego tłuszczyku, mniej będzie celulitu itd. 3. Jeśli posiadacie celulit lub właśnie rozstęp, to musicie pamiętać o tym, że nie ma kosmetyków cud. Żaden kosmetyk nie zniweluje Wam celulitu i nie usunie Wam rozstępów. To są ściemy marketingowe po to, żeby sprzedać jakiś produkt. Natomiast kosmetyki mogą pomóc Wam w tej pielęgnacji całościowej, jeśli macie taki problem z celulitem lub też z rozstępami. Co do rozstępów, to też jest taka kwestia, słuchajcie, bardzo drażliwa, bo rozstęp to jest przerwanie ciągłości włókna kolagenowego, elastynowego, czyli tak jakby blizna na Waszej skórze. I jeśli jeszcze jest on różowy, czyli dopiero powstał, dopiero się zrobił, jest taki świeżutki, to można oczywiście, tak samo w przypadku blizny, nad nim popracować. Przy użyciu odpowiednich kosmetyków, przy użyciu odpowiednich zabiegów, nad tym, żeby związać te włókna i pozbyć się właśnie takiej blizny. Natomiast w momencie, kiedy zauważycie już rozstępy, które są białe, takie rozstępy wieloletnie, rozstępy, które kiedyś Wam się pojawiły, to słuchajcie, sorry, ale to już nic nie pomoże. No może tylko przeszczep skóry w danym miejscu. Żaden kosmetyk, z zabiegami też będzie ciężko, więc miejcie to proszę na uwadze. Jeśli rozmawiamy w kontekście celulitu, sam kosmetyk też go nie usunie, bo mamy różne rodzaje celulitu. Pojawia się on w różnym wieku, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może być związany na przykład z nieodpowiednią dietą, może być związany z siedzącym trybem życia, może być związany z nadmiarem wody w organizmie. Trzeba znaleźć jego przyczynę, a następnie, kiedy znajdziemy przyczynę, trzeba ją wyeliminować i wprowadzić wiele więcej rozwiązań niż tylko sam kosmetyk. To jest tylko dodatkowe działanie, ujędrnianie naszej skóry. Jeśli myślicie, że są takie kosmetyki, cuda, które sprawią, że Wasza skóra tylko przy ich użyciu będzie wyglądała na piękną, młodą, jędrną itd., to się mylicie, bo kosmetyk znowu jest to produkt, który będzie działał na bardziej powierzchniowe warstwy naszej skóry i rzeczywiście może być tak, że będzie wspomagał powstrzymywanie tych zbyt szybkich procesów starzenia się naszej skóry. Być może będzie delikatnie ją ujędrniał, ale tutaj też musicie wprowadzić odpowiednią dietę, ruch przede wszystkim, na przykład masaże, jakieś zabiegi. Także widzicie, wszystko tak naprawdę nie kręci się tylko i wyłącznie wokół kosmetyków, ale wśród wielu innych czynników, które są bardzo ważne przy tym, żeby skóra na naszym ciele była w odpowiednim stanie. Czy skóra na ciele wymaga odpowiedniego, innego działania ze względu na różne sezony? Tak.
Czy skóra na ciele zmienia się tak samo jak skóra na naszej twarzy? No oczywiście, że tak. I złuszcza się, i regeneruje. Czasami jest bardziej sucha, czasami jest bardziej nawilżona. Pojawiają się problemy trądzikowe. Niektórzy zmagają się z problemem rozszerzonych naczyń, żylaków i tak dalej. No słuchajcie, można by było o tym rozmawiać tak naprawdę godzinami. Więc co robić? Jak dbać w odpowiedni sposób o naszą skórę na ciele? Zacznijmy od pierwszego kroku, czyli takiego kroku podstawowego, higienicznego, higieny. Mycia. Wybaczcie, moi drodzy, ale chyba nie będę Wam opowiadać o tym, jak ważna jest higiena. Każdy z Was doskonale powinien o tym wiedzieć. Jaką wodę stosować? No, im bardziej gorąca woda, tym większe przesuszenie naszej skóry. Czy kąpiele, czy prysznic? To tak naprawdę zależy od Waszych indywidualnych potrzeb. Jak dobieramy produkty myjące? Najlepiej dobierać je do stanu naszej skóry, czyli podobnie jak działamy na twarzy. Oczywiście zwracamy uwagę na to, czy mamy tam jakieś fajne zapachy, czy na przykład jakieś substancje aktywne i tak dalej. No jasne, że tak. Proces oczyszczania naszego ciała powinien być dla nas przyjemnością, a nie jakąś torturą. I to jest zrozumiałe. Ja Wam pokażę dwa produkty, które szczególnie chciałabym Wam polecić. No ale oczywiście tutaj bierzcie pod uwagę swoje preferencje. W przypadku mojej skóry fantastycznie sprawdzają się pianki od marki Rituals. Ja o tych piankach mówię Wam już od bardzo, bardzo dawna. Lubię różne wersje zapachowe, one mają świetną konsystencję, są bardzo wydajne i można je stosować, no oczywiście, że pod prysznicem, ale również w kąpieli. Taka moja mała ciekawostka, może dla Was fajnie na nich się robi depilację, golenie przy użyciu zwykłej, tradycyjnej maszynki, więc też fajnie się sprawdzają. No i super czyszczą szczotki do włosów, ale to tak, wiecie, to tak dodatkowo. Natomiast ja bardzo lubię pianki, właśnie takie pod prysznic. U mnie najlepiej się takie kosmetyki sprawdzają, ale przy okazji chciałabym Wam polecić jeszcze fajny żel. Jest to żel wygładzająco-myjący przeciw niedoskonałościom i to jest świetna propozycja od marki Basic Lab, bo mamy tutaj cudowne substancje aktywne w składzie, dla osób, które zmagają się na przykład ze zmianami trądzikowymi w okolicy pleców, na dekolcie, w okolicy ramion. Czasami tak jest i są takie osoby, które mają z tym problem. Więc warto wtedy już w tym etapie oczyszczania naszej skóry wprowadzić tego typu preparaty. Oczywiście to jest propozycja od marki Basic Lab, bo akurat taki żel wygładzający posiadam, ale słuchajcie, jeśli rozejrzycie się wśród dermokosmetyków dostępnych w aptekach, to znajdziecie tego typu produkty również w ofercie innych marek. A co z kolei, jeśli nasza skóra jest bardzo przesuszona? No właśnie, tutaj na tym etapie mycia też warto postawić na preparaty, które są skierowane, ukierunkowane do tego typu skóry, czyli bardzo suchej, skóry atopowej, skóry łuszczącej się. Ja szczególnie polecam Wam markę SVR, która posiada w swojej ofercie fantastyczny produkt w formie takiej lekko olejowej, właśnie do stosowania na ciało, czy to pod prysznic, czy dodawanie odrobiny tego takiego właśnie olejku, olejowego produktu do oczyszczania skóry, na przykład do kąpieli. To jest też bardzo fajna opcja, jeśli na przykład jesteście osobami, które stawiają na kąpiele. Postawcie na sole dobrej jakości, sole mineralne. Nie, ja nie mówię tutaj absolutnie o tych wszystkich takich kolorowych solach pachnących, tanich, gdzie można kupić gdzieś w drogerii, w Rossmanie, w Hebe i tak dalej. Nie, to jest po prostu taka, powiedziałabym, ściema, bo to jest na bazie chlorku sodu, także w ogóle absolutnie nie. Natomiast można dostać w sprzedaży, w takich dużych workach, bardzo dobre jakościowo sole mineralne, które można dodawać do wody i robić sobie właśnie takie kąpiele. Można kupić algi. Algi, które też dodawać do kąpieli i też będą fajnie już na tym etapie wpływały na naszą skórę. Można również dodawać olejki, ale też olejki, słuchajcie, dobrej oleje, dobrej jakości. Zwróćcie uwagę na to, żeby
w tych produktach na przykład nie było parafiny, bo ona będzie obklejała Waszą skórę, a z kolei nie dawała takiego efektu właśnie bardzo nawilżającego, natłuszczającego. Więc olejki, produkty ukierunkowane do skóry suchej, atopowej, łuszczącej się, dermokosmetyki jak najbardziej, ponieważ one są też przetestowane pod kątem wrażliwości skóry, a bardzo często jest też tak, że nasza skóra sucha, właśnie taka podrażniona, ale nawet, słuchajcie, skóra ze zmianami trądzikowymi może być skórą wrażliwą, więc zwracajcie uwagę już na tym etapie oczyszczania. Lecimy dalej. Złuszczanie. To jest kolejny proces, który powinien się pojawić w stałej pielęgnacji Waszego ciała. Tak jak złuszczamy skórę na naszej twarzy, tak złuszczamy skórę na naszym ciele. I pamiętajcie o tym, bo to jest też coś takiego, czym bardzo często zapominamy. Okej, higiena higieną, te nasze codzienne prysznice, kąpiele i tak dalej. Wszyscy to wykonujemy regularnie, no bo myć się trzeba. Ale już o tym złuszczaniu i pozbywaniu się martwych komórek na skórkę bardzo często zapominamy. I też oferta, słuchajcie, w sklepach jest ogromna. Każdy może coś dla siebie dobrać. Ja na przykład odradzam Wam stosowanie znowu peelingów, na przykład cukrowych lub solnych, które są na bazie parafiny, bo uwierzcie mi, przetestowałam całą masę takich produktów, tańszych i droższych. Niestety, ale będziecie się ślizgać pod tym prysznicem czy w wannie, będziecie mieć wszystko brudne w tej parafinie, ciężko ją domyć, już nie mówiąc o tym, że ona po prostu będzie zostawiała taką tłustą warstwę na naszej skórze, na Waszej skórze. A co później, jeśli chcemy użyć jakiś balsam, jakieś masło? No nie, no po prostu nie. Także starajcie się też zwracać uwagę na to, z czego są zrobione te peelingi. Macie do wyboru peelingi typu gomesz, czyli takie, które mają delikatne drobinki. Ja osobiście nie lubię takich peelingów, dlatego że one są według mnie zbyt delikatne i raczej, powiedziałabym, mają taką opcję bardziej oczyszczającą niż złuszczającą. Wolę peelingi cukrowe i solne. Mam wśród nich jednego ulubieńca, zaraz Wam go pokażę, znaczy jednego ulubieńca. Mam wielu ulubieńców, ale na przykład w ostatnim czasie sięgam po ten produkt i lubię go w wersjach różnych zapachowych, zaraz Wam go pokażę. Natomiast tutaj również zatrzymamy się na bardzo ważnej kwestii. Szczotka, szczotkowanie ciała pod prysznicem, na sucho czy na mokro. Wielu flebologów odradza ten etap w pielęgnacji, stosowanie szczotki. Dlatego, że może dochodzić do mikrouszkodzeń, możemy robić ten zabieg bardzo mocno, wykonywać go niedokładnie i to oczywiście też będzie wpływało na nasze naczynia krwionośne. Ok, z drugiej strony, peelingi cukrowe i peelingi solne też mają drobinki, które będą tarły po tej naszej skórze. Więc co w momencie, kiedy mamy problem z tymi rozszerzonymi naczyniami na naszym ciele i jak działać? Słuchajcie, są rozwiązania. Zaraz Wam też pokażę jedno z nich. Na przykład stawiacie na produkty złuszczające, które w składzie zawierają kwasy, czyli peelingi do ciała kwasowe albo serum kwasowe do ciała, które będzie właśnie złuszczać. Wtedy nie dochodzi do tego tarcia, ale mamy tutaj stosowanie takiej mieszanki kwasów, która będzie powodowała, że będzie to złuszczanie, Wy go nie będziecie widzieć, ale z drugiej strony będziecie działać delikatnie na Wasz płaszcz hydrolipidowy, na Waszą barierę ochronną na całym ciele, no i będziecie się pozbywać tych martwych komórek na skórkę. Ja bardzo lubię peelingi od marki Rituals, też między innymi ze względu na to, że mają fajne tutaj olejki w składzie, przepięknie pachną, 94% substancji pochodzenia naturalnego, bardzo fajnie pracują na skórze, no, mogłabym mówić godzinami, ale to nie są najtańsze produkty, natomiast możecie znaleźć w drogeriach naprawdę fajne peelingi, może jeśli będziecie chcieli, to zrobię Wam takie top 5 tanich peelingów do ciała, które mają świetne składy, które są naprawdę w dobrych cenach, o dużych pojemnościach i warto się nimi zainteresować. Tak jak mówię, ja bardzo lubię peelingi od marki Rituals, ale one są też dosyć drogie. I co jeśli nie peeling do ciała? Moja propozycja dla Was to jest Health Labs Care Glow On, czyli serum złuszczające do ciała, które, uwaga, zawiera kompleks AHA, BHA, PHA 10% oraz inne świetne substancje aktywne. Nie będę ukrywać, że troszkę jest śmierdzący.
Mamy tutaj wodnistą konsystencję, taką delikatnie lepką, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że mamy tutaj właśnie mieszankę tych kwasów i połączenie kwasów AHA na przykład z kwasami BHA, czyli kwas salicylowy, który będzie odblokowywał ujścia gruczołów łojowych, pięknie oczyszczał skórę i ją też złuszczał, plus te pozostałe kwasy, plus kwasy PHA. Naprawdę, słuchajcie, świetny produkt, ale też w dosyć wysokiej cenie. Łapcie się na promocję, bo bardzo często marka Health Labs wrzuca świetne promocje na różne kosmetyki, nie tylko na swoje suplementy, ale słuchajcie, to jest właśnie między innymi takie rozwiązanie dla osób, które mają skórę naczynkową, mają problem z żelakami, mają skórę wrażliwą, nie mogą stosować peelingów takich mechanicznych. Serum kwasowe jak najbardziej tak. I co dalej? Mamy zrobione oczyszczenie, mamy zrobione złuszczanie. No to teraz przychodzi czas na regenerację, nawilżanie, natłuszczanie, wzmacnianie, odżywianie itd. Zanim przejdę do omawiania tego typu produktów, to chciałabym Wam polecić jeszcze jeden, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy, chociaż uważam, że jego pojemność jest zdecydowanie za niska jak na produkt do ciała, a cena dosyć wysoka. Natomiast mowa tutaj o Basic Lab i o korygującym balsamie do ciała, który zawiera, uwaga, w swoim składzie aż 0,2% czystego retinalu. Moi drodzy, oprócz tego jest witamina C i tak dalej, ale mało na rynku jest produktów, które posiadają w składzie retinoidy i są to produkty przeznaczone do stosowania na ciało. Uwierzcie mi, że jest ich naprawdę bardzo mało. Stąd dlatego podejrzewam, że cena tego produktu jest wysoka, bo mamy tutaj właśnie zawartość takich, a nie innych substancji aktywnych. Ale pojemność 100 ml to jest jednak mała pojemność, jeśli chodzi o pielęgnację ciała i przy takim stosowaniu co drugi, trzeci dzień, no niestety, ale prawda jest taka, że ten kosmetyk się kończy. Natomiast ja go przetestowałam bardzo dobrze, na różne sposoby, nie będę Wam tutaj dokładnie opowiadać co i jak i uważam, że jest to świetny kosmetyk, jeśli jesteście osobami, które myślą o takim działaniu przeciwzmarszczkowym, przeciwstarzeniowym, ujędrniającym, odbudowującym, wygładzającym i poprawiającym jakość, właśnie takim korygującym jakość skóry na Waszym ciele. Jeśli jesteście osobami, które już są na etapie skóry dojrzałej, również na ciele, to warto pomyśleć właśnie o takich bardziej zaawansowanych kosmetykach do pielęgnacji ciała, ale uwaga, co oznacza zaawansowany? Nie chodzi o to, żebyście kupowali bardzo drogie produkty do pielęgnacji ciała. Chodzi o to, żeby te produkty miały coś w sobie, czyli miały substancje, które będą właśnie działały w ten sposób, korygująco, przeciwstarzeniowo, wzmacniająco, napinająco i wprowadzić tego typu kosmetyk jako takie dopełnienie Waszej pielęgnacji. Ja nie mówię, że trzeba go stosować codziennie, ale warto uzupełnić nim pielęgnację, na przykład stosować go 2 czy 3 razy w tygodniu, bo zobaczyć efekty. I naprawdę ta skóra staje się fajna, staje się taka bardziej, powiedziałabym, taka bardziej zbita, wygładzona. Ja zauważyłam największy efekt w okolicy kolan. Te panie, które mają z tym problem, doskonale będą wiedziały, o co chodzi. Także tego typu produkty jak najbardziej tak. I tu znowu, jeśli będziecie chcieli, to mogę przygotować dla Was kolejny materiał, w którym opowiem Wam o takich właśnie wybranych perełkach, świetnych produktach korygujących, tych właśnie działających tak antyoksydacyjnie, bo są takie, przeciwstarzeniowo, wzmacniająco, które warto mieć w pielęgnacji albo gdzieś tam z tyłu głowy, że coś takiego istnieje i kiedyś być może po nie sięgnę. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem ogromną zwolenniczką maseł do ciała, ale mam pewne swoje kryteria. Przede wszystkim muszą to być masła, które mają fajne substancje aktywne. Masła, które przepięknie pachną i ten zapach dosyć długo utrzymuje się na skórze, bo ja uwielbiam takie aromaty. Uwielbiam właśnie taką pachnącą pielęgnację ciała. Kolejna ważna kwestia to jest konsystencja takiego produktu.
To musi być takie masło, które nie będzie robiło mi smug na skórze. Czyli wiecie, o co chodzi. Będę je nakładać i potem godzinami rozsmarowywać na tej skórze, bo ono nie będzie chciało pracować. Nie znoszę tego typu produktu, więc zwracam na to uwagę. Ale z kolei zbyt lekkie masła to już bardziej podchodzą mi pod balsam, więc to też już nie jest to. Więc ta konsystencja, działanie, składniki aktywne, no i oczywiście zapach, ale zwracam też uwagę na to, jaka skóra jest po kilku godzinach zastosowania takiego produktu. Czy on szybko działa? Bo jeśli używam masła, to znaczy, że zależy mi na tym, żeby było to intensywne nawilżenie, ale też takie natłuszczenie i miękkość i gładkość skóry. Jeśli nakładam je wieczorem, to rano sprawdzam, czy ta skóra dalej jest w dobrym stanie. Czy jest miękka, czy jest nawilżona, czy jest gładka. Jeśli stosuję takie masła w okresie letnim, to też nie chcę, żeby doszło do jakiegoś zapchania tak zwanych porów, również właśnie na skórze, na ciele, czy na przykład problemu, wiecie, z wrastającymi mieszkami włosowymi, więc też zwracam uwagę na to, co jest w składzie takiego masła, na przykład, czy nie ma tam substancji potencjalnie komedogennych. No widzicie, jest bardzo dużo takich czynników. Natomiast w ostatnim czasie testuję różne produkty pielęgnacyjne do ciała. Wśród nich pojawił się na przykład ten balsam od marki Idolab, Smart Aging. Smart Aging, bo naprawdę, słuchajcie, mamy tutaj fajne substancje aktywne i to jest balsam, który będzie działał nie tylko silnie nawilżająco, ale również właśnie tak, powiedziałabym, ujędrniająco. Za jakiś czas zrobię Wam recenzję tego balsamu i opowiem o nim więcej, bo on jest też w całkiem dobrej cenie, a jego pojemność to 400 ml, więc super wychodzi cenowo i dostępny jest w sprzedaży w sklepie forskin.pl. Także jest na razie u mnie w testach, dam Wam znać za jakiś czas. Zależy mi na tym, żeby rzeczywiście był ten efekt silnego nawilżenia i coś więcej. Dobra, lecimy dalej. Masła od The Body Shop. Kocham, kocham od wielu lat. Nie kupuję ich w tradycyjnej cenie, bo uważam, że cena tych maseł podskoczyła w ogóle jakoś masakrycznie, ale jeśli pojawiają się wyprzedaże, na przykład tak jak teraz ostatnio, nie wiem czy jeszcze są, ale były takie wyprzedaże 50% tańsze i masło w pojemności 200 ml można było kupić za 50 zł, a nie za 100, to jak najbardziej tak. Ja wybrałam sobie tę wersję Wild Jasmin wegańską i słuchajcie, no przepięknie pachnie, ale na razie jej nie używam, bo ona będzie się lepiej sprawdzała w okresie wiosennym. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to wiecie, że w ostatnim denku kosmetycznym pokazywałam ten właśnie balsam od marki Rituals, Ritual of Sakura. Miałam ten balsam w kalendarzu adwentowym właśnie marki Rituals i się w nim zakochałam do tego stopnia, że uwaga, mam duże opakowanie. Poleciałam oczywiście do sklepu, bo zakochałam się nie tylko w jego zapachu, również w działaniu i w składnikach aktywnych. Kupiłam duże opakowanie i to, co jest bardzo fajne, jeśli chodzi o markę Rituals, to słuchajcie, te wymienne wkłady. Czyli kupujecie raz takie duże opakowanie, a później kupujecie tylko ten wkład wypełniający, który jest dużo tańszy niż całe takie opakowanie, czyli po prostu sobie uzupełniacie. Jest to świetne rozwiązanie, bo też nie generujecie nie wiadomo jak dużej ilości śmieci wyrzucania takich opakowań, gdzie mamy na przykład drewniane takie, no, ala drewniane nakrętki, ale przepiękny jest ten balsam. Słuchajcie, on trochę mi się kojarzy z zapachem, wiem, to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, z zapachem Chanel numer 5, bo jest taki pudrowy, taki właśnie zimowy, taki otulający, ale jego konsystencja i to, jak ten zapach długo utrzymuje się na skórze, no po prostu wow, ja uwielbiam. Natomiast znowu, ja polecam Wam produkty, które ja stosuję i widzicie je aktualnie w mojej pielęgnacji. Regularnie wracam do tych maseł, tak samo jak stosuję masła marki The Body Shop, bo po prostu bardzo je lubię, one fajnie pracują na skórze, fajnie nawilżają, regenerują, pięknie pachną, ten zapach też dłużej się utrzymuje. Także mniej więcej cenowo one wychodzą podobnie. Jest jeszcze jedno masło, które po prostu kocham, ale jego cena też bardzo podbiła, bo tam chyba ponad 150 zł kosztuje w tej chwili. Jest to masło od marki L'Occitane, takie w formie piankowej z 20% zawartością masła shea. No genialne i zapach, i działanie, i to jak pracuje na skórze, ale no
Niestety jego cena coraz bardziej wzrasta i dlatego tak powstrzymuję się przed jego zakupem, bo ja po prostu masła do ciała, produkty takie pielęgnujące, balsamy, masła do ciała zużywam w bardzo dużych ilościach. Ja codziennie po prostu się lubię tym wysmarować wieczorem. Dla mnie to jest taki rytuał pielęgnujący, przyjemny, jak najbardziej tak. Ale moi drodzy, żeby nie było, sięgam również po bardzo tanie masła. I wśród tych tanich, bardzo tanich maseł u mnie najwyższą pozycję zajmuje balsam od marki Ziaja Kozie Mleko. On chyba też ostatnio zmienił odrobinę konsystencję, ale to między innymi dlatego, że marka też zaczęła wprowadzać zmiany w składach swoich produktów i wycofywać niektóre substancje kontrowersyjne. No, ja nie będę się wypowiadać na temat marki Ziaja, bo moje zdanie znacie, chociaż mogę Wam zrobić aktualizację na ten temat. Natomiast no, ten balsam bardzo, bardzo lubię, znaczy balsam, to masło bardzo lubię. Ono przepięknie pachnie, chociaż ten zapach nie utrzymuje się tak długo, jak w przypadku maseł marki Rituals i też konsystencja jest nieco inna niż w przypadku marki Rituals, no ale w tej niskiej cenie no coś tam mamy, natomiast zdradzę Wam taki mały trik, żeby podkręcić to nawilżenie, regenerację, natłuszczenie tego masła, to polecam Wam je stosować z olejem migdałowym. Można taki olej migdałowy kupić w dużych butlach, u mnie się akurat już skończył, więc nie mogę Wam go dzisiaj pokazać. Na przykład chyba w Rossmanie, tak mi się wydaje, też jest w bardzo dobrej cenie i najpierw smarujemy się tym olejem, a później nakładamy jeszcze do tego masło. Efekt jest super. Samo masło, ten poziom taki nawilżenia, wiecie, odbudowy, jest taki, powiedziałabym, średni, no jak na jakość tego masła. Natomiast lubię do niego wracać ze względu właśnie na ten zapach. Ale tutaj znowu zatrzymam się na chwilę i podkreślę to, że pamiętajcie, dobierając produkty pielęgnacyjne typu masła i balsamy, czy jakieś lotiony do Waszej skóry, do skóry na Waszym ciele, patrzcie zawsze na swoje potrzeby. Na to, czego Wasza skóra potrzebuje. W jakim stanie jest ta skóra? Czy jest ona bardzo przesuszona? Czy jest ona właśnie taka złuszczająca się? Czy jest atopowa? Czy jest wrażliwa? Czy jest naczynkowa? Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. Nie kupujcie produktów pielęgnacyjnych pod wpływem impulsu, czy tylko i wyłącznie pod wpływem na przykład zapachu albo jakiejś promocji, bo to się po prostu mija z celem. Stawiajcie na świadomą pielęgnację Waszego ciała. Oczywiście patrzcie na Wasz budżet i na to, ile jest Was stać, żeby wydać na taki produkt pielęgnacyjny, ale przede wszystkim najważniejsza kwestia w tym to potrzeba Waszej skóry, stan Waszej skóry i tym się kierujcie przy wyborze odpowiednich produktów pielęgnujących do ciała. Czy warto oprócz kosmetyków wprowadzić coś więcej w pielęgnacji i dbaniu o nasze ciało? Odchodząc od aktywności fizycznej, odpowiedniej suplementacji, odżywiania, picia wody, no pewnie, że warto. Na przykład domowe zabiegi. Tylko teraz jakie? Jeszcze jakiś czas temu powiedziałabym, że fajnym zabiegiem jest bańka chińska. Nie dla każdego, ale jest dobrym zabiegiem. Zresztą na moim kanale też jest film na temat bańki chińskiej i prawidłowego wykonywania takiego masażu bańką chińską. Ale podkreślam, to nie jest zabieg dla każdego. Co w momencie, kiedy nasza skóra jest skórą właśnie taką naczyniową? Kiedy mamy te wenektazje, kiedy mamy widoczne te naczynka, kiedy skóra jest taką skórą, która często ulega na przykład siniakom, że widzicie, że te siniaki gdzieś się robią. No są różne fajne możliwości. U mnie jakiś czas temu pojawiło się m.in. Wellspa Ayo. Jest to najnowsza technologia marki Nu Skin, która jest przeznaczona do stosowania na ciało. Ale dzisiaj nie będę Wam na ten temat opowiadać. Pokażę Wam tylko, jak wygląda. Takie właśnie fajne jajeczko. I to jest rozwiązanie dla osób, które właśnie mają problem ze skórą. Dla osób, które nie mogą stosować bańki chińskiej. Nie mogą stosować endermologii salonowej, zabiegów w salonie. Endermologii, fali uderzeniowej. Czyli takich zabiegów, które będą powodowały siniaki, będą bolesne, które mogą powodować podrażnienia, które mogą powodować pękanie tych naczyń krwionośnych. Jest to rozwiązanie i za jakiś czas
opowiem Wam właśnie o Wellspa IO. Dlaczego warto się tym zainteresować, tą technologią. Dzisiaj tylko tak chciałam Was w to wprowadzić. Natomiast masaże domowe, których możemy się nauczyć i wykonywać je przy pomocy różnych akcesoriów, takich najtańszych piłeczek, takich, można tego całą masę dostać. Jak najbardziej tak. Wszystko, co będzie pobudzało skórę do działania. Właśnie takie masaże, działanie takie bardziej ujędrniające na te zwoje tłuszczu, gdzieś ten tłuszcz, który się tam odkłada, na ten celulit i tak dalej. Jak najbardziej tak. Tego typu zabiegi tak. No i zostaje nam ostatnia kwestia, czyli zabiegi gabinetowe. Ale nie będę dzisiaj o nich mówić, bo to jest kwestia, którą chciałabym poruszyć w oddzielnym filmie. Czyli omówić z Wami możliwości takie gabinetowe, zabiegowe, zarówno w takich tradycyjnych gabinetach kosmetycznych, jak i, uwaga, z medycyny estetycznej, żeby omówić trochę właśnie to działanie na naszą skórę. Na ciele. Więc to zostawmy sobie na inny film. Natomiast myślę, że dzisiaj takie wprowadzenie, pewnie znowu przydługie i moja gadanina, na odrobinę Was zaspokoi. Pokazałam Wam moje sprawdzone kosmetyki. W opisie do dzisiejszego filmu podlinkuję Wam kilka świetnych produktów dodatkowo, żebyście sobie mogli sprawdzić, więc wejdźcie sobie, rozwincie sobie opis i tam wszystko będziecie mieć. Jeśli macie jakieś konkretne pytania i czegoś chcecie się konkretnie dowiedzieć, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, piszcie. Będę w najbliższym czasie oczywiście, że poruszać ten temat, bo tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, niestety mało się o tym mówi, a warto, warto pójść trochę w tę stronę. Szczególnie, moje drogie panie, że mamy okres zimowy, możemy trochę intensywniej podziałać na tą naszą skórę na ciele, żeby pięknie prezentowała się z kolei w okresie letnim, więc jest to najlepszy czas, żeby odpowiednio i świadomie działać na naszą skórę, na ciele. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!